Dzień dobry Państwu. Dziś gościem telewizji Kujawy jest Krzysztof Malatyński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Włocławku. Witam Panie Dyrektorze. Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa serdecznie. Jak Pan bawił się w Sylwestra? Sylwestra spędzałem w domu razem z psem. Niestety mam psa, który bardzo boi się wystrzałów i przyznam, że wprowadzenie zakazu strzelania w inne dni jest bardzo dobrym rozwiązaniem. A bał się Pan tego początku roku? Pytam, bo miniony rok rozpoczął się dla Pana rzeczywiście od takich dosyć dramatycznych wydarzeń, a potem było jeszcze gorzej. Ten pierwszy kwartał ubiegłego roku rzeczywiście był taki dosyć intensywny, nerwowy i dlatego zastanawiam się, czy teraz pod koniec roku, wiedząc, że przyjdzie znów pierwszy kwartał nowego roku, miał Pan jakieś obawy albo jakąś już rzeczywiście traumę w związku z tym, co się wydarzyło rok temu. Nikt nie obiecywał, że szpital we Włocławku zmieni się w ciągu 2 dni, ani roku, ani nawet 2-3 lat. No to jest proces około 5 lat, żeby przywrócić tą rangę szpitala wojewódzkiego, którą powinien osiągnąć. Ja pamiętam, jak w zeszłym roku spotykaliśmy się właśnie w styczniu, to były dyskusje, czy powinienem dokonywać zmian w personelu lekarskim. Myślę, że po tych wydarzeniach tragicznych już nikt nie miał cienia wątpliwości, że pewne zmiany w szpitalu muszą zaistnieć. No właśnie, jak te tragiczne wydarzenia, no bo nie sposób do nich nie wrócić, tym bardziej, że nie mieliśmy okazji bardzo długo rozmawiać. Jak te tragiczne wydarzenia przełożyły się na pracę szpitala? Czy dużo zmian nastąpiło wskutek tego, co się wydarzyło? Czy rzeczywiście wyciągnęliście jakieś wnioski? Na pewno nastąpiło przyspieszenie, tak? W personelu, w kadrze, wśród pielęgniarek, położnych, wśród ratowników. Zwiększyliśmy zatrudnienie, pozyskaliśmy nowych lekarzy, ratowników również przyjmujemy nowych. Szpital się cały czas rozwija, ale przede wszystkim zmieniamy personel jakościowo. I ten incydent spowodował, że nie było już żadnych oporów, żeby szukać jak najlepszej kadry na rynku. Przy czym chcę powiedzieć, że oczywiście kadra, która pracuje w szpitalu, nie jest zła. To byłoby z mojej strony nieuprawnione takie stwierdzenie. Były wyjątki, które nie potrafiły się dostosować i wpisać i z tymi osobami się rozstaliśmy lub rozstajemy się cały czas. Jest cała nowa wymieniona kadra na oddziale ortopedii. O tym mówiłem. Mówiliśmy o tym, że ta ortopedia to taki słaby punkt szpitala, że dużo w sądzie spraw się toczy przeciwko lekarzom oskarżonym o błąd w sztuce. Bardzo ważny oddział, ponieważ tam trafia urazówka, czyli wszystkie wypadki, wszystkie złamania trafiają na ortopedię i tutaj musieliśmy mieć pewność, że ta kadra będzie najwyższej jakości, najwyższej klasy. Lekarze odchodzą, ponieważ nie potrafią się może do końca wpisać w tą koncepcję pracy, którą proponuje ordynator. Ale myślę, że coraz więcej pochwał. Bo ordynator jest nowy, tak? Jest nowy ordynator, jest skąd? 4 nowych lekarzy ze Skierniewic. Cała grupa przyszła, zadomowiła się w Włocławku, mieszka we Włocławku. Również dokonaliśmy zmian na oddziale chirurgii, też bardzo ważny oddział. Tutaj ordynator jest z Włocławka, więc pracował na oddziale. Zdecydował się podjąć tej roli usprawniania oddziału. Jak również zwiększyliśmy ilość lekarzy, anestezjologów. To było bardzo ważne, żeby można było pacjentów znieczulać, żeby można było tę ilość zabiegów również zwiększyć. I to przyspieszenie po tej stronie zabiegowej nastąpiło. No właśnie, jak Wam się to udaje, bo niejednokrotnie słychać, że tak naprawdę szpitale mają problem z pozyskiwaniem wysokiej klasy specjalistów. Czy rzeczywiście warunki, które proponujecie, finansowe warunki, są tak dobre, czy to po prostu mit, że jest problem, trzeba się po prostu rozglądać? Na pewno trzeba się postarać. Oczywiście warunki finansowe też są bardzo ważne, choć muszę przyznać, że osoby przychodzące z zewnątrz wcale nie żądają więcej czy nie domagają się większych stawek niż lekarze pracujący we Włocławku. No, na jakimś tam poziomie te wynagrodzenia się ukształtowały. One są akceptowalne. To, co dzisiaj nas najbardziej dusi, to jest wysokość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. On uległ zwiększeniu w roku 2014. W roku 2015 na dzień dzisiejszy mamy zapisane, że on wzrośnie o 1,5 miliona złotych tylko i wyłącznie. Czyli to jest mało. Ale liczymy, że w trakcie roku uda się znowu wynegocjować wzrost tego kontraktu. Dzisiaj sytuacja finansowa szpitala jest taka, że udaje nam się leczyć taniej niż płaci NFZ, czyli mamy tą rentowność dodatnią. Gdyby Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił nam za wszystkie nadwykonania, które wynoszą 8 milionów złotych za rok 2014. A sądzicie się z Narodowym Funduszem? Jeszcze nie, to jeszcze nie ten czas. Dzisiaj rozmawiamy, jeszcze nie wiemy. Do 15 lutego jest czas, kiedy NFZ powinien się z nami rozliczyć. Jeśli by jaka to suma? 8 milionów złotych nadwykonań w lecznictwie szpitalnym. To jest około 20% pacjentów więcej przyjętych niż w roku 2013. Jeżeli NFZ by nam zapłacił za wszystkie nadwykonania,
nawet gdyby za połowę zapłacił, mielibyśmy wynik dodatni, czyli zysk, czyli coś, co się nie wydarzyło w tym szpitalu od roku 2007. Czyli ta restrukturyzacja finansowa się udała, ale udała się również w połączeniu z tym z rozwojem, który założyliśmy. No dalej NFZ-u nie możemy kredytować. Ile w tej chwili wynosi kontrakt? Kontrakt około 105-107 milionów złotych, ale myślę, że on wzrośnie. Gonimy te największe szpitale. Przypomnę, szpitale toruńskie, bydgoskie mają po 160-180 milionów tej rangi, jakim jest szpital we Włocławku. Tak? To jest jeden szpital na ten cały region. Co z wynagrodzeniami? Przez jakiś czas personel otrzymywał, ten średniego szczebla i niskiego, otrzymywał niższe pensje, bo trzeba było, że tak powiem, ratować sytuację finansową szpitala. Czy to już się zmieniło? Czy one wróciły do tego poprzedniego poziomu? Tak, udało mi się dotrzymać słowa, co patrząc na historię szpitala, nie wszystkim dyrektorom się udało. Czyli udało mi się dotrzymać słowa po 6 miesiącach, bo na tyle zostały zamrożone, obniżone o 8% wynagrodzenia dla personelu, dla pielęgniarek i dla pozostałego personelu, oprócz lekarskiego. O 8% obniżyliśmy wynagrodzenia i one wróciły z dniem 1 kwietnia i to nie był prym aprilis. Lekarze mieli obniżone około 10%, z urlopami to nawet było 15% i było to na rok zamrożenie i od 1 czerwca i 1 lipca odpowiednio jak się kontakty kończyły, również przywróciliśmy te stawki sprzed obniżki i pomimo przywrócenia tych stawek, no, szpital osiąga ten wynik finansowy, który zadowala, więc może niekoniecznie tutaj należało szukać oszczędności. Rok 2013 był takim rokiem, żeby rzeczywiście tą dramatyczną sytuację przełomowa, tak? 16 milionów straty, żeby to, taka miała być strata, żeby to jakoś wysprzątać. Udało się i teraz patrzymy z optymizmem w przyszłość. Jak są zatrudniani lekarze? Raczej na kontrakt czy na umowę o pracę w szpitalu? Większość lekarzy, zdecydowana większość lekarzy zatrudniona na kontrakty. To daje nam taką płynność w zarządzaniu. Tak, dzisiaj my się nie zastanawiamy, czy lekarz zostaje godzinę dłużej, czy godzinę szybciej wychodzi, jeśli może wyjść, tak? Nie ma akurat zabiegów czy pacjentów. Może wyjść wcześniej, wtedy nie rozlicza tej godziny, ale następnego dnia zostaje dłużej, 2-3 godziny i rozlicza. Więc i to są kontrakty zawierane na rok? Kontrakty są zawierane na 3 lata. Na 3 lata. Co do zasady na 3 lata. Z zupełnie jakby innej jeszcze strony chciałam zapytać, bo mówił Pan o tym niedawno, że jednak nie będzie tego planowanego remontu, że raczej skłaniacie się ku opcji budowy, rozbudowy szpitala. Skąd taka decyzja? To jest decyzja trochę wymuszona przez Europejski Bank Inwestycyjny, który finansuje tą inwestycję jak gdyby z pożyczki, która jest niżej oprocentowana i przez to ma wpływ na nasze zachowania czy zachowania decydentów w Urzędzie Marszałkowskim. Słusznie stwierdzono, że jeżeli mamy wydać 200 milionów złotych, bo o takich pieniądzach się mówi na remont szpitala, to może nie inwestujmy w stare mury, tylko to, co jest, ma kiepską jakość, wybuszmy i postawmy. Czyli co zostałoby wyburzone przy takiej... Przede wszystkim zaplecze techniczne, tam gdzie jest kotłownia, gdzie dzisiaj mieści się kuchnia, ten budynek, gdzie jest pulmonologia, one są w złym stanie. Bo powiedzmy, ten stary szpital, który powstał 50 lat, on jest w takiej technologii, która nas wszystkich przeżyje, ale też ma pewne ograniczenia. Nie jesteśmy w stanie wszystkich ścian działowych, nośnych przestawić, czy nie możemy rozbudować sal operacyjnych, bloku operacyjnego, który musi się rozrosnąć. Dzisiaj sala powinna mieć 35 do 40 metrów. Tego nie jesteśmy w stanie w tej infrastrukturze wykonać. W związku z tym powstała koncepcja, aby to, co jest najdroższe, czyli blok operacyjny, intensywna terapia i oddziały zabiegowe, wybudować na nowo. Jest działka, znaczy szpital ma posiada ten teren. W tym miejscu zostanie to wybudowane. Około 8 sal operacyjnych powinno powstać, powinna być też rozszerzona ilość łóżek intensywnej terapii. Dziś jest 10. W Bydgoszczy jest 100. Więc to pokazuje, że jeszcze mamy obszar, żeby gonić. Powinniśmy mieć 16 łóżek intensywnej terapii dla dorosłych i około 4 do 6 dziecięcych, bo też oddział intensywnej terapii dla dzieci ma powstać. To w nowych murach, ale w nowych murach również apteka ta wewnątrzszpitalna, również centralna sterylizacja, czyli te wszystkie drogie oddziały. A miejsce, które zostanie uwolnione, zostanie przeznaczone na oddziały zachowawcze. Tam remont jest prostszy, tańszy, tylko stworzenie komfortu, 2-3-osobowe sale z łazienkami. To jesteśmy w stanie zrobić za bardzo przyzwoite pieniądze. Jakie cele sobie stawia Pan, Panie Dyrektorze, na najbliższy rok? Co by chciał jeszcze zmienić? Znaczy, rok 2015 na pewno będzie tym rokiem, kiedy musimy osiągnąć zbilansowanie finansowe. Czyli ten program rozwojowy, inwestycyjny, który jest przygotowywany, on musi być łącznie z biznesplanem, bo inaczej
instytucja finansująca nie zgodzi się na zainwestowanie tak dużych środków. Ale z drugiej strony, jak ten biznesplan powstanie napisany przez firmę niezależną, bo chcemy zatrudnić najlepszych audytorów, będzie to jednoznaczny materiał do rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Albo dołożycie kontrakt, albo powiedzcie, który oddział ma być zamknięty. Takim najbardziej newralgicznym oddziałem, który prosi największą stratę, to jest szpitalny oddział ratunkowy. Oczywiście nie ma możliwości, żeby go zamknąć. Ale jeżeli ten szpital, jeżeli ten oddział tak naprawdę ciągnie szpital w dół, to czas tym zrobić. Więc albo znaleźć, albo NFZ się zdecyduje na zwiększenie finansowania. Ale z czego to wynika? To nie jest też troszkę tak, że pacjenci traktują albo muszą, są zmuszeni z różnych przyczyn traktować ten szpitalny oddział ratunkowy jak POZ? Niestety tak. Znaczy, bardzo ubolewam nad tym, iż w roku 2012, wtedy Pogotowie jeszcze jako niezależna jednostka straciła kontrakt na tą nocną, wieczorową pomoc. To przy Pogotowie funkcjonowało dobrze. Przez ostatnie lata, kiedy przejął to MZOS, funkcjonowało to gorzej i ci pacjenci trafiali na SOR. Myśmy przyjmowali w 2012 100 pacjentów dziennie na SOR, dzisiaj przyjmujemy 200. SOR jest przewidziany konstrukcyjnie na 100 pacjentów. Ale nie właśnie. Ma już takiej możliwości, żeby Pogotowie znowu przejęło tę nocną opiekę. Dotychczas rozmowy z poprzednim prezydentem się nie układały. Jestem umówiony z panem prezydentem Markiem Wojtkowskim na spotkanie. Będziemy rozmawiać, bo to oczywiście będzie wiązało się z kosztami, kto je przejmie. Ale również... No bo to rozumiem, że również jest finansowany przez NFZ. Tak, ale na jeszcze jeden aspekt skażę. Ja oczywiście w roku 2013 zaskarżyłem tę decyzję NFZ-u. Wygraliśmy we wszystkich instancjach i do dzisiaj NFZ nie podjął decyzji, żeby nam ten kontrakt przywrócić. To też pokazuje, że łącznie z NSA... A jak to się stało w ogóle, że ten kontrakt został jakby zerwany, utracony? Trudno mi wracać do przeszłości, to jeszcze pani poprzednia dyrektor do tego doprowadziła. Gdzieś zabrakło, moim zdaniem, wyczucia, że niekoniecznie cena decyduje o tym. Tam chyba poszło o 5 000 zł i szpital stracił, znaczy Pogotowie wtedy straciło 2-milionowy kontrakt. To dużo. Czy to nawet ważne by było dla mieszkańców powiatu tak naprawdę, tam gdzie są te stacje pogotowia ratunkowego, mieszkańcy nie musieliby po prostu dojeżdżać do Wrocławka, czasami są to odległości, tak jakby chociażby Izbica, Lubień czy Chodecz na 30-kilometrowe, prawda? Doświadczenia innych miast pokazują, że jeżeli to jest w jednych rękach Pogotowie razem z nocną, to zawsze, kiedy brakuje na przykład lekarza tego związanego z nocną wyjazdową pomocą, można wysłać karetkę, prawda? Jest to w jednych rękach i ta opieka jest. Ale będziemy wracać do tematu, żeby to wróciło do szpitala i żeby tą pomoc zapewnić. A od kogo to w tej chwili zależy? Od Narodowego Funduszu Zdrowia i od rozmów oczywiście z panem prezydentem. Bo prezydent musiałby również chcieć, aby to wróciło? Czy? Ja myślę, że mamy argumenty na tyle silne, żeby pokazać, że tu nie chodzi nawet o pieniądze. Szpital jest w stanie, jeżeli będzie trzeba, pomóc MZOS-owi finansowo w ten sposób, że jesteśmy w stanie przejąć... Bo dla MZOS-u byłyby to po prostu straty finansowe. Tak, ale jesteśmy w stanie przejąć część diagnostyki nawet na swoje barki. Nam zależy na tym, żeby nie było 200 pacjentów na SOR-ze. Żeby pacjenta odsunąć od SOR-u, tego pacjenta, który... Zgodnie z ustawą państwa na to instytucje medyczne powinien trafić na SOR. Bo ta ilość, o której pan mówi na SOR-ze, to sprawia też również, powoduje również to, że ten SOR zaczyna być niewydolny po prostu w pewnych momentach, znaczy, prawda? Ja bym chciał, żeby widzowie, żebyście państwo mieli tą świadomość, że jeżeli ktoś, lekarz podstawowej opieki czy specjalista kieruje państwa na SOR bez przeprowadzonej diagnostyki, bez najprostszych badań, to państwo tak, spędzicie na SOR-ze 6-8 godzin, ponieważ my w pierwszej kolejności zajmujemy się pacjentami, którzy są w stanie zagrożenia życia, bo po to jest SOR, a dopiero w którejś tam kolejności przychodzi czas na pacjenta, który ma po prostu gorączkę. Dlatego też są napięcia na SOR-ze i też chciałbym zaapelować, proszę państwa, nie dziwcie się, że my ograniczamy dostęp rodzin do SOR-u. Tak? Jeżeli jest taka ilość pacjentów, to on jest najważniejszy, więc rozumiem przy dziecku, przez takiej starszej osoby niedołężniałej, ale jeśli przychodzą 2-3 osoby z osobą 30-40-letnią, w asyście jeszcze nagrywają, to my będziemy wypraszać, będziemy wzywać policję. Tu też, proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, że pracownik szpitalny SOR-u i również pracownik karetki jest funkcjonariuszem publicznym. Coraz częściej dochodzi do takich zachowań bardzo nieprzyjemnych. Agresywnych, tak? W tej chwili zakończył się proces jednego lekarza z karetki. Będzie musiał pacjent przeprosić i zapłacić odszkodowanie za naruszenie nietykalności cielesnej. Ale jeżeli jest tak dużo osób na SOR-ze... Ale nie jest już pan w stanie zrobić nic, panie dyrektorze, żeby rzeczywiście te kolejki, żeby ten czas oczekiwania na SOR-ze był krótszy? Cały czas go skracamy. Tylko dlatego ten SOR funkcjonuje, jako tako jeszcze, przy tej ilości wzrostu, przy tym wzroście pacjentów, że my ograniczamy długość pobytu na SOR-ze. Ale
no, są pewne realia, no, na badania trzeba czekać. Pacjent trafiający do szpitala, no, musi mieć bardzo szeroką diagnostykę wykonaną, ponieważ no, jednak trochę pacjent w POZ, lekarz w POZ-cie zna pacjenta i wie, dlaczego ma temperaturę, dlaczego ma biegunkę, prawda? Leczy go jakiś czas. Do nas trafia całkowicie świeża osoba i musimy od stóp do głów go zdiagnozować. To jest powód, że ta diagnostyka się wydłuża, ale to jest powód też, że ponosimy ogromne koszty, które no, powodują, że SOR jest niezwykle wydolny finansowo. I pytanie na koniec. Po raz pierwszy w szpitalu pojawiło się nieznane tutaj stanowisko, mam na myśli rzecznika prasowego. Jaką rolę i funkcję przewiduje Pan dla osoby pełniącej? No to jest odpowiedź na Państwa zapotrzebowanie, Państwa jako dziennikarzy. Szpital jest w kręgu zainteresowań, bardzo często wpływają cała masa pytań. Państwo chcecie pokazywać szpital, cieszę się bardzo, że chcecie pokazywać szpital, również te dobre strony. W związku z tym osoba taka została zatrudniona, żeby ten kontakt z dziennikarzami był łatwiejszy, a poza tym, no, żeby również pokazywać pozytywne zmiany, które się dzieją w szpitalu, a nie tylko negatywne. Możemy liczyć na to, że pozwoli to nowe stanowisko na stworzenie jakiejś takiej prawdziwej strony internetowej, z której to pacjenci dowiedzą się czegoś więcej, aniżeli tak, tego, jak są oddziały w szpitalu. Strona internetowa w takiej wersji beta jest przygotowana. Ona jeszcze jest niekompletna, ale w lutym się na pewno pojawi nowa strona, bo tam również byśmy chcieli przedstawić szereg informacji dla pacjenta, żeby wiedział, jak się zachować, jak poruszać się w tym systemie ochrony zdrowia. A poza tym chcielibyśmy się chwalić naszymi inwestycjami, no, które w szpitalu się pojawiają i to Państwo widzicie, że ten sprzęt spływa. O tym informujemy, będziemy informować właśnie na dniach również ginekologia położnictwa zostanie wyposażona, intensywna terapia. Pojawia się sprzęt, idą remonty. Przetarg na pierwszy budynek piąty, gdzie będzie neurologia okulistyka, został ogłoszony. Pojawi się rezonans, tak. Chcemy się Kiedy chwalić. Pojawi się rezonans? Chcemy się chwalić, bo mamy czym. Kiedy pojawi się rezonans? Do końca miesiąca był termin na składanie ofert. Niemniej jednak jest takie duże zainteresowanie firm i tyle pytań, że będzie przesunięty ten trochę okres. Więc myślę, że do końca lutego uporamy się z przyjmowaniem ofert. No, wymaga to prac budowlanych, więc około, zakładam, 6 miesięcy potrwa, zanim ten rezonans zostanie zamontowany. No, ale cieszę się, że jest finansowanie, że on w ogóle będzie. Dziwię się, że ten szpital mógł funkcjonować bez rezonansu. No tak, to dziwiło wszystkich. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Krzysztof Malatyński, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.